CESGO będzie na Source 2, ale nie tak jak myślicie. To jest pewnie. To co pojawia się aktualnie na ekranie to Sandbox, tłumacząc bardzo skrótowo, to tak jakby nowa część Garry's Moda. Tej gry chyba przedstawiać nikomu nie muszę. Znaczna część osób, która ma do czynienia z grami walwowymi na pewno kojarzy tę. grę. A jeśli nie, to wklepcie sobie jej nazwę w Google. Jest pełno materiałów o niej. Sandbox to jedna z pierwszych gier niewiarowych, która powstanie pełnoprawnie na Source 2. Nie liczę artefakta, bo ta gra to żart i totalny nie wypał, a Dota 2 została przeniesiona na nowego Sorsa. No dobra, na upartego, pierwszą niewiarową grą na Sorsie 2 jest Dota Thunderlords. no ale z czym do ludzi? Do Sandboxa już powoli powstają masety z Team Fortressa 2. Na ekranie macie przebitki jak fajnie to wygląda. Od autora moda, PolyStrike'a, którego kiedyś nagrywałem na kanale, linka macie po prawej na górze, wiem, że będzie on tworzyć swoją wersję Counter Strike Global Offensive w Sandboxie. Jestem niemal przekonany, że jest to nie jedyny CS-owy mod, który powstaje właśnie w tej grze. Z materiałów, które oglądam o Sandboxie wiem, że przeportowanie rzeczy z Source 1 do Source 2 nie będzie jakieś nad ciężkie, więc to po prostu kwestia czasu, że pojawi się pełnoprawny Counter Strike Global Offensive na silniku Source 2 jest to, że niestety nie doczekamy się tego oficjalnie od Valve, a, a może Valve nas stroluje i przed wydaniem sandboxa pojawi się jeszcze Source 2 w CS:GO? Nie, no żartuję. Ja wiem, że tak się nie stanie.